zagospodarowanie przestrzeni zamku. Ostatnio na kwartalniczu z prowincji spotkałem się z artykułem, jak i również z młodą mieszkanką naszego miasta, która zrobiła, za zgodą też i Państwa, bo Państwo o tym też wiecie doskonale, obroniła pracę magisterską, zagospodarowując ten zamek. I czy nie warto było wykorzystać, ona jest jak najbardziej otwarta do tego, tej pracy magisterskiej i właśnie z takim czymś wyjść do ludzi na zewnątrz, pokazać może akurat taki sposób zagospodarowania tego zamku. Bo ostatnio żeśmy głosowali nad kolejnym jakąś wizją kogoś za 100 tysięcy złotych. Czy nie należałoby nad tym pomyśleć? Mam jeszcze jedno pytanie. 100 tysięcy złotych żeśmy przegłosowali radni na kolejny projekt. Jaki? Pod Pana nieobecność, Panie Burmistrzu. Na kolejny projekt zagospodarowania na koncepcję. Nie, na koncepcję. No tak, to było przedstawione, na koncepcję, ponieważ tam ta wcześniejsza, razem z MOF-em, z Mazowskim, tym typu upadła i tam było 80... No, było 100 tysięcy na koncepcję zamku, no. Na zmianę koncepcji tego zamku, która z tej dużej kwoty 80 milionów na inną, dlatego... Pani Wolno, to Pani też jest Pan, był taki projekt uchwały? Ja nie byłam na sierpniowej sesji, musiałam to sprawdzić. Nie wiem, czy to jest to, co 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 Natomiast jeżeli chodzi o sprawę zamku, no to ja tutaj zasięgałem opinii, o żadnych 100 tysiącach nie było mowy na jakąś nową koncepcję. Była natomiast mowa, informacja o tym, bo przed wyjazdem na Orlop o tym dyskutowałem, informowano i radnych o tym, że jesteśmy zgłoszeni do zmiany koncepcji, nie tej związanej z Parkiem Historii i Kultury w bardzo szerokim zakresie, z tym bardzo mocnym elementem multimedialnym, dlatego że kiedy zostały wyłożone karty na stół w programie w POIS-u w Warszawie, okazało się, że, czyli programem, który będzie dysponować Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, że wartość projektów musi być dużo niższa niż to wcześniej planowaliśmy i że po prostu musimy swoje zadania dopasować, tak jak krawiec, prawda, no tyle, ile materiału staje. I nie było mowy o tym na tym etapie, o żadnych środkach, natomiast niewykluczone, że taka będzie konieczność, że jeżeli dadzą nam zielone światło, że mamy szansę, bo nie ma pewności. To jest kwestia negocjacji między zarządem województwa a rządem w ramach kontraktu terytorialnego. Jak dadzą zielone światło, to będziemy wspólnie rozmawiać, żeby ewentualnie jakieś środki na zmianę koncepcji przeznaczyć, czy może nie na zmianę koncepcji, ale stworzenie programu funkcjonalno-użytkowego, który by nam pozwolił po akceptacji na wykonanie dokumentacji i pozyskanie środków. Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu. A jeszcze koncepcja spali i tak dalej. No nie znamy te koncepcje. To jest oferta do inwestorów, proszę Państwa, jak burmistrz ma wyjść do mieszkańców, że pani napisała pracę magisterską, bo ja się zapoznałem z tym, gdzie hotel, konferencje, spa, baseny, to my wszystko wiemy. Bo jak ja z tym wyjdę do mieszkańców, to powiedzą, co ten burmistrz obiecuje. To jest oferta, to nie jest żadna nowość. To nie jest żadna nowość. Bo to już na początku lat 90. gmina taką spółkę założyła z obywatelem amerykańskim polskiego pochodzenia. To nie jest żadne odkrycie. Pytanie jest, kto miałby to zrealizować. I tu jest klucz problemu, bo tych pomysłów było bardzo dużo. I to jest oferta, która cały czas funkcjonuje, bo przecież w jakiejś tam kadencji byli sołtysi, radni. Spotkaliśmy się z szefem grupy Anders, który zamierzał, prawda, wielkie centrum konferencyjno-hotelowe stworzyć z całym ośrodkiem spa i tak dalej. Także to nie jest żadne nowe odkrycie, ale bardzo dobrze, że interesują się różni pasjonaci naszym zamkiem, że ten zamek żyje w jakimś tam, w jakimś obiegu, bo może być tak, że przyjdzie ten moment, prawda, że i my tego totolotka wygramy. Panie Burmistrzu, jak rzadko kiedy zgadzam się z radnym Pan Twiardowskim, tak w tej chwili muszę go pomyśleć.
była mowa na komisji budżetu, że trzeba zmienić koncepcję na zagospodarowanie zamku. Cała wartość tej inwestycji miałaby być 40 milionów, a żeby zmienić koncepcję trzeba 100 tysięcy wyłożyć. Wyraźnie jeszcze o to pytałem, czy to jest, głosujemy wyłącznie na te 100 tysięcy. O tym była mowa, o 100 tysiącach, no przegłosowaliśmy. W związku z tym, że pana burmistrza nie było powinnowujących, to proszę. To jest pytanie na dziś, nie na dziś. Ale wyjaśnię, że może pracownicy nie precyzyjnie wyrazili moje zdanie, bo mówiliśmy o programie funkcjonalno-użytkowym, bo co do koncepcji, to my ją mamy wypracowaną z fiszka, który możemy przedstawić. Jeżeli po prostu była o tym mowa w kontekście koncepcji, pieniędzy na koncepcję, to było to nieprecyzyjne przedstawienie mojego stanowiska. Natomiast gdyby urzędnicy mówili o programie funkcjonalno-użytkowym, który kosztuje mi, może kosztować mniej więcej tyle, to wtedy bym powiedział, że dokładnie, że tak powiem, moje stanowisko zaprezentowano i z panem radnym bym się w tym kontekście zgodził.